Witamy wszystkich hodowców. Dziś gościmy w tandemie lotowym Ragus Paźniewski, którzy lotują w oddziale 02 Garwolin. Przybyliśmy tutaj w celu przedstawienia tej hodowli. Powiedzmy, że to jest tandem z bardzo małym przebiegiem, ponieważ lotują tutaj pierwszy rok razem. Wcześniej lotowali każdy, że tak powiem, na swoje nazwisko, na swoją kartę. Jednak jak to z braku czasu, z braku jakiejś tam, każdy poświęca swój czas dla rodziny, dla firmy, postanowili utworzyć spółkę. No i wyszło im to przynajmniej pierwszy czy drugi już rok lotowania z bardzo dobrymi efektami, z mistrzostwami w okręgu, z tytułami mistrzowskimi w oddziale. Tutaj przedstawimy hodowlę, przedstawimy ich gołębie, gołębniki. Tutaj kilka słów o metodzie lotowania, jak to u nich wygląda. No powiedzmy, że wystawiają już u nas na portalu Super Gołąb gołąbki, także na pewno już większość hodowców oglądało te gołębie, zakupowało je. No i co, cały zarys hodowli tutaj spróbujemy się dowiedzieć, może jakieś newsy, jakieś podpowiedzi tutaj udzielą dla innych hodowców. Także mamy tutaj kolegów na pierwszym planie. Może teraz kilka słów o sobie, jak to u nich wyglądało w tej hodowli, kiedy się połączyli, dlaczego. Także prosimy, który z panów tutaj pierwszy. Witamy wszystkich hodowców, koleżanki i kolegów na posesji naszej wspólnej hodowli razem z Mariuszem. Lotujemy już tu, spróbowaliśmy młodymi gołębiami w zeszłym roku. W tym roku lotujemy już gołąbkami dorosłymi. W zeszłym roku loty młodych poszły nam bardzo dobrze. Z lotu okręgowego mieliśmy w okręgu 40 pierwszych młodych. W tym roku loty gołębi dorosłych były dosyć trudne, ponieważ to gołąbki były przeniesione z gołębnikiem, ale nawet te gołębie przeniesione w lotach maratońskich, okręgowych, zdobyliśmy mistrza okręgu w rywalizacji ogólnej, w maratonach, w lotach tych okręgowych. W lotach długich, czyli w tak? W lotach długich, tak. I powiedzmy, to są gołębie, które były przeniesione tak, z innej posesji. Tak, można powiedzieć, że te gołębie zrobiły ten wynik maratoński z tych lotów dalekodystansowych. Ale również w innych kategoriach też świetnie gołębie nam latały. Gołębie roczne wywalczyły wicemistrzostwo okręgu w kategorii B. Gołębie roczne zdobyły wicemistrzostwo w kategorii B po mistrzach Polski, braciach Baranowskich. Latały już wyśmienicie te gołębie roczne, które w zeszłym roku latały jako gołębie młode. W innych kategoriach również jesteśmy tam dosyć wysoko w okręgu. Powiedzmy jeszcze, te gołębie młode z zeszłego roku, to co mnie ciekawi, bo lotowaliście gołębiami przyciemnionymi czy wiosennymi? Absolutnie nie. Lotowaliśmy normalnym systemem, takim jeszcze w ogóle bez przyciemnienia gołębników. I w zeszłym roku te gołąbki po prostu latały rewelacyjnie i w oddziale wygraliśmy tutaj wszystko. I w okręgu również ten lot okręgowy pokazał, że nie muszą być gołębniki przyciemniane i gołębie całkowicie spierzone, żeby odbijać po 41 z lotu okręgowego. W tym roku też te gołąbki już świetnie pokazywały się, tak jak powiedziałem, bo wyniku, który zdobyły. Tak? Jeśli chodzi o... No po 12 latach była pierwsza drużyna roczna w Garwolinie u nas w oddziale. No tak. Do 12 lotu roczniaki prowadziły samoroczne, nie? Do 12 lotu, łącznie z lotem, maratońskim, najlepsza seria to były te roczniaki z lotu maratońskiego i do 12 lotu, dopóki ich nie wycofaliśmy i nie daliśmy im troszkę odpocząć, to była jako pierwsza drużyna w oddziele. To znaczy, powiedzmy tak, lotowaliście dwiema drużynami? Trzema drużynami. I te roczne to były jedna drużyna. Jedna drużyna, tak, dokładnie tak. Czyli one zaliczyły wszystkie loty tam, zaliczyły. 500, no, chciałbym 700. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że wszystkie gołąbki u nas, jest tak ostra selekcja, była już w tym roku i będzie każdego roku i tak musi być, że my lotowaliśmy w tym roku gołąbkami cały program lotowy, czyli roczne, u nas musiały zrobić minimum wszystkie 500-ki i chociaż jeden maraton, inaczej ich po prostu nie ma w gołębniku. Więc poziom, jaki i musimy tutaj utrzymać, te gołębie zarówno świetnie sprawują się na lotach
krótkich, kategoria AB, ponieważ te roczniaki wygrały kategorię, w oddziale wygrały kategorię B, a w okręgu zdobyły drugie miejsce po Mistrzach Polski, braciach Baranowskich. Należy dobrze przygotowywać ptaki i po prostu wymagać od tych ptaków w trakcie tych lotów. To znaczy hodowla, powiedzmy tak, hodowla jest rozwojowa, puszczacie zapewne dużo młodych, mocno selekcjonujecie. W tym roku już puściliśmy mało młodych, bo tam mieliśmy około setki młodych. Po lotach zostało nam około 70. Też zdobyliśmy mistrzostwo bardzo późnymi gołębiami, które się w tej chwili pierzą, my pokażemy te gołąbki. Także podstawą to jest dobre przygotowanie ptaków i wymaganie od ptaków i ostra selekcja. Także powiedzmy może teraz, jak tutaj powstał pomysł z tym waszym lotowaniem w tandemie? Dlaczego tak się stało? Skąd powstał ten pomysł? W zeszłym roku już ja po dłuższej przerwie zacząłem lotować. Pierwsze loty, które tutaj zacząłem odbijać gołąbki, były tak czasami od pierwszego lotu. Pierwszy lot 51 w oddziele, drugi lot 101 w oddziele i tak przez cały praktycznie sezon. Kolega również u siebie w Lublinie prał tam kolegów tak, że pierwsze serie w okręgu, w rejonie i w ogóle powygrywał praktycznie wszystko. Wspólnie wywoliliśmy gołąbki na treningi, było o wiele lżej i doszliśmy do wniosku, ja również, że praca przy gołąbkach pracy jest tak dużo, poświęcać się trzeba, tak jak tutaj kolega powiedział, i rodzinnie, i tego czasu jest bardzo mało, więc stwierdziliśmy, że wspólnie spróbujemy, żeby móc podzielić te obowiązki. Po tym sezonie widzę, że rozumiemy się doskonale, bez słów wiemy, jak prowadzić te gołębie, co z nimi robić i w ogóle, i na pewno będzie lżej. Dziś sami widzimy, że wszystkie hodowle w tandemach naprawdę mają lżej. Mają lżej. Można wyjechać na wczasy, można iść na wesele normalnie, można po prostu troszeczkę czasu poświęcić. No na pewno jest to plus i dla rodziny, i dla celów zawodowych, i tak samo dla gołębi, bo jeden wywiezie te gołębie na trening, drugi na nie czeka, idzie to wszystko jakoś sobie poukładać, a samemu no jest na pewno ciężej, chociaż są hodowle czołowe, które też lotują samemu, ale może i pomaga im ktoś po cichu i tego nie widać. Dokładnie. Może teraz tak, kilka słów o tych gołębiach, które przenieśliście. To są gołębie, które tutaj to są... To kolega może powie, bo to są gołąbki, które zdobywały w okręgu Lublin czołowe miejsca, pozycje, naprawdę wspaniały materiał. Powiedzmy, pokażmy tutaj, tak, to jest ten gołębnik, cały przeniesiony, tak? Tak, on był w całości przeniesiony i tutaj ustawiliśmy go tak samo, jak i u mnie stał w domu, na południe, wlotami. No i te gołębie po prostu ku mojemu, naszemu zdziwieniu i wszystkich hodowców, którzy tutaj źle nam wróżyli, że to nie ma sensu, bo te gołębie się nie przyzwyczają, one się po prostu przyzwyczaiły, jakby u siebie na podwórku były. No, latały już tylko zaraz na jesieni, jak i w pary połączyliśmy, wypuściliśmy, one latały normalnie, jakby u siebie były. No. Niektóre w ogóle nie zajrzały do gołębnika na starą posesję. Tak. Powiedzmy, no, między innymi najlepszy lotnik oddziału, taki oryginalny gołąbek tam od Pawła Baranowskiego. On był jako roczniak, już był drugi w maratonie, w kategorii maraton w okręgu Lublin. Jako dwulatek był trzeci w C kategorii. No i w tym roku jest najlepszym lotnikiem w oddziale i drugim lotnikiem w okręgu. Nie? Powiedzmy, jaki tam jest kilometraż do starego gołębnika? 11 kilometrów. 11 kilometrów. Samochodem jadę 11 kilometrów, no a tak to jest... No, trudno mi powiedzieć. 7 kilometrów lotu mają. No, i jak zaczęliście te gołębie tutaj zalatywać? One od młodych były lotowane, od jajek samych? Czy nie, oblataliśmy ich w tamtym roku na jesieni. Puściliśmy ich w pary, zaraz po lotach przeniesiony został gołębnik. Dosyć późno ich puściliśmy, bo tak, to potrwało to przenoszenie, to wszystko, a tym bardziej, że nie chcieliśmy tutaj, żeby to w latach młodych nam przeszkadzało. No i bardzo późno wychowaliśmy młode, takie po wdowcach. One się tutaj zadomowiły doskonale. Nie zginęły żadne gołębie?
Na jesieni nie zginęły, ale najlepszy roczniak taki gołąb na wiosnę namiastrzym go na podwórku tutaj zjadł, kurczę, taki co wystawę wygrał. Czyli... Troszeczkę się plątał, tak. Nie? No. Ale nie ma co się bać przenoszenia gołębników w hodowli, tylko że takie gołębniki, hodowle należy przenosić z gołębnikiem, czyli z jego domem. Jeżeli przeniesiemy z jego domem, z jego celą, więc on ewentualnie sobie poleci, ale wraca do tego gołębnika. Tu mamy przykład gołębi pocztowych w trakcie wojny, gdzie gołębie tak, jeździły i miały ten sam gołębi. Dokładnie, więc my tu zrobiliśmy taką niespodziankę, ale świetnie te gołębie sobie co innego podać. Jest, jeżeli rzeczywiście pójdą do nowego gołębnika, nowe tak, cele, nowe tak, wyposażenie, tak. Jest to... Tym bardziej, że na starej posesji jeszcze by gołębnik był, to wtedy to już by było takie... Tak, to wtedy by tam byłoby, zalatywały. Czyli tam nie zostało nic, nie miały gdzie siadać. Nie były łapane, przewożone. No czyli nie, i tak sukces i w bardzo... w tym roku pierwsze treningi zaczęliśmy ode mnie tam z posesji. żeby po prostu... Ciekawiej było, zaczęły startować ze swojego starszego... Ze starego swojego miejsca, tak. No i sukces dobry, no. Ale to gołębie jakie tutaj, rocznika te przenoszone? Najstarszy gołąb jest z 13 roku. Dwa lata pod rząd był najlepszym lotnikiem tam w oddziale Ryki. W okręgu też był drugi i chyba piątym lotnikiem. No tutaj jest najstarszy gołąbek z 13 roku, ale są i z 14. No co rok, z 15, tam 16, no. Ogólnie najlepiej chodziły te gołębie z 16, z 17 roku, te młodsze troszkę takie bardziej się tutaj tak ciągnęły do gołębnika. Okej, to teraz może pokażemy całą tą tutaj jedną rzecz. Chciałem pokazać hodowcom, jak wy tutaj macie założone takie, widzę, płoty, siatki. Są założone umyślnie, ponieważ w zeszłym roku, to jest stary gołębnik, chciałbym zwrócić uwagę hodowcom na jedną rzecz. Tu mamy nowy gołębnik, pokażemy go z taśmociągami, piękny i tak dalej. Owszem, jest super, ale to jest gołębnik zrobiony z kojców dla psa. I to był pierwszy gołębnik, który był u mnie. I z tego gołębnika w zeszłym roku wylatałem mistrzostwo, wygrałem wszystko w oddziele. Wylatałem wicemistrza okręgu w kategorii A po braciach Baranowskich, w kategorii D po braciach Baranowskich. Miałem najlepszą samiczkę w kategorii A w okręgu, 1,8 koeficjent. Najlepszą w maratonie, ale jeszcze te gołąbki, tu gołębie siadały po 51 w oddziele. Z lotu Świnoujście 550 km siadało po 40 na raz. I one siedziały na dachu. I tym sposobem zmusiliśmy je do szybkiego wchodzenia. Właśnie widzimy na tym gołębniku i na tamtych gołębnikach, żeby gołębie nie siadały. Tak. I są one... pomontowane takie siatki. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj, to by siedziały... Wszystkie i kąpały się na dachu. I zbijały wodę. Także gołębnik jest ważna, jest wentylacja w gołębniku, ale gołębnik wcale nie musi być jakiś rewelacyjny, żeby z tego gołębnika gołębie świetnie radziły sobie w lotach. To jest gołębnik naprawdę, można powiedzieć, prymitywny, ale spójrzcie, jakie tam są dziury w tych deskach po drugiej stronie, prawda? Jednak można przerobić kojec dla psa, dla psa i zostać mistrzem okręgu, oddziału czy okręgu. Więc absolutnie nie no, jest widzimy, to... Widać to za celami, że tak zobaczymy za celami, jak to wygląda, jakie są szpary. Gołębiom to nie przeszkadza. Wentylacji mają tutaj powietrza. Dokładnie. A teraz pokażemy wam gołębnik. Już przejdziemy do gołębnika nowego, w tamtej stronie. Tu jest ten nowy gołębnik. Tak. No jest to bardzo wygodny gołębnik do sprzątania, ponieważ są zamontowane... Ciekawe, można zobaczyć, są tutaj rusztę z siatki, tak samo, aby gołębie nie chodziły też bezpośrednio po tym mokrym, gdzieś tak. Nie dziobały, jak deszcz popada, szczególnie... Tak, one lubiały spijać sobie wodę z rantu. Szczególnie jak młode wypuścicie pewnie, tak, to tak, gdzieś tam... Tak. Tu jest gołębnik, są sączyki. Sprząta się tu bardzo rzadko, bo ten gołębnik nie wymaga dużej obsługi. Raz do roku sprzątamy podłogę, więc no jest to dosyć wszystko wygodne i też gołębki stąd fajne nie lecą, czołowe konkursy. Jest to super gołębnik. No życzyłbym każdemu hodowcy takiego gołębnika.
Ale jeżeli nie ma innego, no to też gołęb można ale sobie przerobić. Ale już udowodniliście to w tym roku, że jednak to nie gołębnik lata. Gołębnik nie lata. Latają gołębie i wiedza hodowcy. Bo i latają gołębie z przeniesionego gołębnika. Dokładnie u was, tak. I latają gołębie z przerobionego, z kojca, że tak powiem, dla pieska. Dla psów. No i macie teraz gołębnik taki, można powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia, nie ujmując nic tamtym gołębnikom. Dokładnie. Cele na taśmach, na wszystkim, czyli Hermesa. Tak. I gołębie z tego też. I gołąbki. Powiedzcie, z tego jak gołębnika. Uważacie, co jest tutaj przyczyną tego sukcesu waszego? No bo już nie co możemy powiedzieć, że jest dobry gołębnik, bo lecą gołębie u was z trzech gołębników, trzy drużyny. Czy prowadzicie inaczej te drużyny? No, prowadzimy je bardzo podobnie. Może zaczniemy od tego momentu. Na jakich gołębiach jest oparta wasza hodowla? Bo to jest hodowla też... jest oparta zarówno wcześniejsza moja hodowla, jak i Mariusza, no to chyba w 50% jest oparta na gołąbkach z linii braci Baranowskich. No nie można powiedzieć, że więcej. Nawet więcej. I korzystając z okazji, chciałbym podziękować braciom Baranowskim, szczególnie Pawłowi, gdzie ja po iluś latach przerwy wróciłem do lotowania. Nabyłem, wybrał on mi te gołąbki i do dziś są w gołębniku rozpłodowym i mamy po nich wspaniałe lotniki. Nawet chciałbym powiedzieć, że wziąłem gołąbki, które na jego oryginalnych obrączkach, one poszły do lotów, jako młódki nie były lotowane w kabinie, jako roczne nie były lotowane w kabinie, a jako dwulatki zdobyły wicemistrzostwo okręgu w kategorii A po braciach Baranowskich i w kategorii D. To jest po prostu coś niebywałego. Te ptaki latają na każdym dystansie. One nie boją się, są bardzo szybkie, chętnie trenują, chętnie się ścigają w kategorii AB i są też bardzo twarde i mocne w maratonach. No są to wyjątkowe. Powiedzmy, że jeszcze nikomu się nie zdarzyło, żeby cztery razy być mistrzem polskim, no także właśnie. To samo mówi to za nie siebie. To nie jest przypadek, tak. To samo. U mnie w hodowli jeszcze jest kilka rodzynków i też bym chciał podziękować tutaj koledze Pielesiakowi. Nabyłem od niego lotowane gołębie i te gołębie do krzyżówki braci Baranowskich no świetnie pasują. Tutaj w zeszłym roku najlepsza lotniczka okręgu w kategorii A, Szpaka Piękna, to jest matka, jest właśnie od kolegi Pielesiaka i te gołąbki nam się po prostu pokazują i też pasują do krzyżówki między innymi braci Baranowskich. No mamy też, nabywamy gołębie takie, które to są gołębie z pierwszej dziesiątki Polski. No mamy nie tylko te gołębie, ale to są takie gołąbki, które trzeba doprowadzać do linii. W zeszłym roku nabyliśmy olimpijczyka, 11 razy pierwszy konkurs. W tej chwili były lotowane gołębie młode. W pierwszej dwudziestce, wczoraj sobie sprawdziłem, w pierwszej dwudziestce lotników w oddziele są cztery te gołębie. Zobaczymy, jak one się będą sprawować. Będą na aukcji w sprzedaży również po tym olimpijczyku te gołąbki. W tym roku też nabyliśmy ciekawe gołębki od kolegi Marciszewskiego Dariusza, też żeby wzmocnić hodowlę i każdego roku na pewno tak będzie. Tutaj nie zostajemy tylko przy jednej... Nie stoicie w miejscu, wiadomo, jak się stoi dokładnie w miejscu, to się no, cofa. No, Darka to już mieliśmy w tamtym roku, pięć tak młodych, które bardzo ładnie poleciały tak już jako młode. Świetnie i w tym poleciały roku roczniaczka jedna naprawdę się wybijała, super latała. No. Tak. Czyli bezpośrednio wzięliście od tak Darka Męczewskiego tak i lotowaliście tymi tak młodymi. Tak. Zresztą u nas nie ma, po prostu bierzemy, jeżeli bierzemy wcześniejsze, to wszystko lotujemy. No musi zasłużyć, żeby na zimę został. Powiem jeszcze ciekawostkę. Wczoraj mamy tu taką lotniczkę Szali, która nas zaskakiwała w maratonach, siadała z ostatniego maratonu, u nas siadła pierwsza i w ogóle drugi raz mnie zaskakiwała i nigdy nie wiedziałem, ponieważ otrzymałem tego gołąbka 3 lata temu i nie wiedziałem, co to są za gołąbki. Totalnym przypadkiem się okazało, wczoraj dopiero sprawdziłem, a to się okazuje, że to jest wnuczka dwóch olimpijczyków. I dostałem w prezencie cztery gołębie, które latały od gwizdka do gwizdka. W normalnych warunkach ktoś by te gołąbki zatrzymał do hodowli. Do dalej, hodowli. No niestety u nas po prostu poszły do lotowania. Ale może to i lepiej, że z czterech został jeden. Wiemy, na czym stoimy. Także nawet do rozpłodu taki gołąbek, no to wiadomo, że jest to... Nie tylko ma dobre pochodzenie, ale też świetnie lata, tak?
Powiedzmy jeszcze teraz tak, metoda lotowania tutaj u was, no chyba raczej nie lotujecie klasykiem czy totalem. Czy macie podzielone? Powiem tak, kombinujemy. Na razie robiliśmy próbę. Kolega jest zwolennikiem i tutaj ma rację, jest zwolennikiem puszczania gołębi w pary. Spokojniejszego przygotowania na początku sezonu, żeby potem te loty maratońskie wyszły bardzo dobrze. Jeżeli chcemy grać od pierwszego lotu kategoria B i odbijać po 51, no to musimy zagrać troszkę inaczej. Trzeba gołębie przychodzi kwiecień, trzeba gołębie dotlenić, rozrzedzić krew, dotlenić gołębie, wzmocnić mięśnie przedramienia i takie mocno przygotować, a wtedy lepiej by było takie gołąbki w ogóle nie puszczać w pary, tylko dwa razy dać im znieść jajeczka. Wtedy na pierwszy lot, no musimy mieć te pierwsze konkursy. Tak to wygląda. Jeżeli chcemy, ale jeżeli hodowcy nie będą wiedzieli, jak utrzymać... Powiedzmy, że wy sezon zaczynacie już, można powiedzieć, w marcu, gdzie konkurencja jeszcze śpi. No może nie w marcu, ale... No, konkurencja nam się zwiększa, bo to dużo młodych, ambitnych hodowców dochodzi i tam już, no, już w tym roku udowodnili na młodych, że troszkę ciężej było, ale daliśmy, podawaliśmy. Ale widać, tak, że wy tutaj zaczynacie grać jednak tymi gołębiami, bo tutaj... Jedno przygotowanie na loty sprinterskie wcześniej, drugie przygotowanie, tak jak tutaj mówisz, Mariusz przygotowuje gołębie trochę później, na spokojnie, tak, spokojnie, pod te dalsze loty, żeby one cały sezon obleciały i wytrzymały też jednak w tej formie, no bo tak na ostro nie da się raczej przygotowywać gołębi, aby cały sezon... Wiadomo, gdzieś tam mocno były szykowane i cały sezon wytrzymały, gdzieś ta forma zazwyczaj po połowie sezonu trochę opada, czy na końcówkę, chociaż, a wy macie tutaj kilka takich roku, taki sposobów. Najlepszy rok w mojej hodowli, co był, to od początku do końca wytrzymały cały sezon, aczkolwiek tutaj z Wiesiem właśnie, no, trenować dużo trenowaliśmy i po prostu... Wspólnie wywoziliśmy. No można powiedzieć, że nie były gołębie oblatywane koło domu, tylko na treningach po prostu były. No, mieliśmy takie możliwości. I super, no wylatały i A kategorie, i B, i C. W pierwszej dziesiątce w Polsce. No szóstego przodownika miałem w kategorii A, szóstego w kategorii B i bodajże chyba 21 przodownik w kategorii C. Co do tego utraty tej formy ptaków, to chcę tu zwrócić uwagę hodowcom na jedną rzecz, że jeżeli gołębie będą intensywnie trenowane, muszą być też odpowiednio uzupełniane te wszystkie braki, które będą im... Musi to paliwo u gołębi być cały czas uzupełniane. Więc czasami ktoś mówi, że forma gołębi spadła mu w połowie sezonu. Uważam, że w połowie sezonu forma gołębi nie może spaść. Jeżeli gołąb jest dobrze przygotowywany z lotu na lot, jeżeli ten gołąb jest, ma dobre suplementy diety, ma dobre produkty, które muszą go wzmacniać, bo my wymagamy od gołębi powrotów bardzo szybko, konkursy trwają 5-10 minut. Wymagamy od nich sprintu, więc musimy to wszystko uzupełniać. Jeżeli hodowca nie wie, jak to uzupełnić, co z tym zrobić, to wtedy po trzecim, czwartym locie on się wyczerpie. Nie został uzupełnione mu wszystkie te brakujące rzeczy i ten gołąb nie jest w stanie już dalej ciągnąć tych lotów. I w 90% to nie jest spadek formy, tylko to jest wina hodowcy, który i nie wiedza. I nie wiedza. Więc ja wszystkim hodowcom powtarzam jedno, że gołąbki dobre w Polsce można już kupić. Naprawdę nie ma problemu. Mamy mnóstwo dobrych gołębi. Mało tego, każdy w swojej hodowli ma mnóstwo dobrych ptaków, tylko nie wie, jak je wyłuskać. I gołąbki możemy kupić, ale wiedzy nie kupimy. Musimy skupić się teraz bardziej nad tą wiedzą, żeby nam ją ktoś przekazał, ponieważ to nasze hobby może się stać takie, no, nieefektywne. Od nas nabywali koledzy gołąbki. 2 lata temu pierwsze gołąbki ode mnie ktoś nabył z Przemyśla. Naprawdę ci koledzy zamykali listę w sekcjach. W momencie, kiedy ja im napisałem program, zrobiłem, powiedziałem, co należy robić, oni zaczęli wygrywać wszystko w oddziele. To był jakiś szok w oddziele, aż im sprawdzali pomiary, bo twierdzili, że to jest niemożliwe. Ale wiedza to jest naprawdę może nawet więcej niż 50%. Więc hodowcy muszą, tam gdzie nabywają te gołębie, no muszą troszeczkę poprosić o tą wiedzę. U nas wszyscy hodowcy, którzy nabędą od nas gołąbki i potrzebują takiego wsparcia, to my to wsparcie tym kolegom dajemy.
i oni są wręcz szczęśliwi, że w końcu te gołębie z lotu 500 km wracają i po 5 minutach nie widać, że gołębie były na locie. Więc to jest bardzo, bardzo ważne i istotne, żeby hodowca w którymś momencie jakby zaskoczył i poczuł, na czym polega ta praca z gołąbkami, bo jeżeli gołąbki będą miały paliwo na dany lot, one wytrzymają. My też wychodzimy z takiego założenia, że gołębie zawsze przygotowujemy dobrze, czy to jest krótki, czy daleki lot, bo my jesteśmy w centralnej Polsce, warunki są równiny, są warunki trudne i my zawsze wychodzimy z założenia, że jak gołąb jest dobrze przygotowany i nawet ten wiatr go boczny gdzieś wydmucha, to ma na tyle musi mieć tej energii, że do wieczora on musi pokonać 500-700 km i ma wrócić. I taki gołąb drugi raz już się nie pomyli. Z tego gołębia potem mamy bardzo dobry pożytek, tak? Ale to jest kwestia właśnie przygotowania ptaka. Mieliśmy jeden taki powrót gołąbków z maratonu ostatniego w tym sezonie i zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Wyciągaliśmy gołębie po 4 dniach powrotu z lotu okręgowego. Ja wyciągałem gołębie kolegów i nasze gołębie. Nasze gołębie w ręku wyglądały tak, że nadawały się następnego dnia do wypuszczenia na miejscu tego maratonu. A gołębie kolegów po prostu to były gołębie wycieńczone zwłoki, które nie nadawały się już do puszczenia. Kwestia była tego, że te gołębie na ten lot były po prostu źle przygotowane. I przygotowanie gołębi, tak jak w zależności od długości lotu, to jest, licząc 100 km, to jest jeden dzień dobrego przygotowania. Więc musimy sobie mieć tą świadomość, że loty maratońskie to jest zupełnie inne przygotowanie, odpoczynki dla gołębi to nie są treningi, loty sprinterskie to są treningi i troszeczkę inne przygotowanie, ale również przygotowanie, zawsze dobre przygotowanie ptaka, który nie wiadomo co go spotka na trasie. Jak go spotkają ciężkie warunki, jak go przedmucha wiatr, on musi na wieczór się zameldować i w następnym tygodniu będzie miał czołowy konkurs. Także widzimy. Powiedzmy jeszcze, wróćmy do tego przygotowania tutaj, że tak powiem, od początku sezonu. Tak jak wspomnieliście wcześniej, wasze gołębie nie były mocno rozlatywane wkoło domu, wywożone. Mieliście taką możliwość? Mieliśmy taką możliwość. Ze względu nawet na to, że jesteście w tandemie, tak jak już na początku powiedzieliśmy. To wszystko są plusy dla gołębi, dla hodowców i ten. Muszą być z wiosny dobrze rozlatane, tym bardziej, że siedzą od jesieni, całą zimę siedzą. No tak, zanim zaczęliście na pewno wywozić, zaczęły te gołębie, też muszą dobrze trenować koło domu. To nie jest tak, że w pierwszym dniu pakujecie w kosze i jedziecie na 50 km, no bo to wiadomo, że tak się nie odbywało. W kilku przypadkach, chyba ze 3 czy 4 przypadki były, co pozrywały skrzydła. Tak. W tym roku spróbujemy już po kuracji owsowej, którą należy zrobić po takim pierzeniu, żeby gołębie ten tłuszcz oczyścić i zrzuciły z wagi. W jakim okresie to robicie u siebie w hodowli? No w styczniu. Już skończy się pierzenie, wówczas po wszystkich kuracjach nie staramy się robić jakichś szczególnych badań, kuracje po prostu... Stop. Wrócimy z powrotem do tych kuracji. Jak już mówimy, żeby nie było niedomówień, bo niektórzy hodowcy mówią, bo powiedzieli, a nie mówią. Powiedzcie tak szczerze, jak to u was wygląda, te kuracje, mniej więcej, jak to robicie, później ta kuracja z owsa, co mówicie w styczniu, tak żeby trochę przybliżyć tą waszą hodowlę, pokazać rzeczywiście, no bo to nie ma takich gdzieś tam sukcesy po 50 parę gołębi, 40 pierwszych, to jest naprawdę sztuka przygotowania tych gołębi, tak? No teraz gołąbki się pierzą, wiadomo, karmę dostają bardzo dobrą, nie żałujemy im niczego, wszystko mają to co chcą i gołębie się pierzą, to jest podstawa. Przy pierzeniu są to proste suplementacje, bo nawet ta maślanka co drugi, trzeci dzień jest wskazana, są tam żywe kultury bakterii, można ją zostawić na noc, ale można też leciutko podsuszyć tą karmę, dać warzywa, dać wszystko to co tam chcemy i gołębie chętnie to zjadają, pięknie się pierzą i tak dalej. Już musimy myśleć na początku grudnia o tym, żeby przeprowadzić kurację. My przeprowadzamy kurację, musimy przeprowadzić kurację od robaków. Przeprowadzamy zwykłym lewamolem, który po prostu działa również pobudzająco na odporność organizmu, w ogóle nie przeszkadza ptakom. Następnie po jakiejś przerwie
podaniu probiotyków podajemy Bicox, czyli od kokcydiozy, a już w miesiącu, koniec grudnia, początek stycznia, no tu już robimy od salmonelli, robimy kurację 10-dniową, nie zważając na nic. Może ktoś powie, że podajemy antybiotyk bezsensownie i tak dalej, ale okazuje się, że gołębie muszą dostać wszystkie, od gołębi rozpłodowych, po gołębie lotowe. Mamy, jeśli chodzi o salmonellę stawową inną, one po prostu muszą dostać tą kurację, żebyśmy byli pewni, że rozpoczynamy sezon i nie zostanie nam ani jeden gołąb, który nam potem zarazi te gołąbki. I teraz powiedzmy, po tych wszystkich kuracjach przechodzą taką co tygodniową tą owsiankę waszą? No mi nawet więcej. Więcej, do 3 tygodni. Tak. Nikt nawet nie wie, jak kto nie robił takiej kuracji, nie wie, jak to działa. To jest coś niebywałego. Gołąbki, które nam się zapasły, które nie były na oblotach, pierwsze 2 dni one się będą tutaj bardzo, będą niezadowolone z tego owsu, ale po 3 dniach chętnie go będą zjadały, zrobią się tak leciutkie, zrobią się idealne, wręcz jakby ktoś wziął takiego gołębia do ręki, to powie, no ale on się nadaje na lot, tak super wygląda ten gołąb. I ten owiec jakby przygotowuje nam już gołębie do tego sezonu, który nam się już zbliża. I wtedy już utrzymujemy gołębie na lekkostrawnej, podajemy Jerry Plus, podajemy ryżpady. Chciałbym tu zwrócić hodowcom uwagę na jedną rzecz, żeby unikali dla gołębi lotowych podawania jęczmieniu, szczególnie jęczmieniu browarnego. Jeżeli macie jęczmień chudy, taki z wioski, naprawdę kiepski jęczmień, to już podawajcie ten chudy jęczmień i on będzie dobry. A trzeba unikać tego jęczmienia, ponieważ my robimy gołębiom wielką szkodę. Gołębie się opychają tym jęczmieniem, powiększają im się jelita, powiększa im się... nie nadają się potem, te gołębie ciężko mają wrócić do swojej formy po takim jęczmieniu. To jest tak, jak hodowca pije za dużo piwka. O właśnie, rośnie dokładnie. Mu brzuszek. Rośnie możemy mu brzuszek. Tak to... Więc ryżpady jest idealny, co prawda jest drogi. A wróćmy jeszcze do tego owsa. Owiec kupujecie gdzieś od rolnika, od czy rolnika. Też obłuszczony gdzieś kupujecie od firmy? Nie, nie może być obłuszczony. Nie, właśnie cały, że tak powiem, sęk polega na tym, że on ma być właśnie z tym... Z tą skorupą. Z tą skorupą. I ten kał będzie tak przepiękny. Można jeszcze do tego dosypać suszonej ostropestu, cały, zresztą ostropest należy podawać po troszku, garstkę na 20 gołębi można podawać przez całe pierzenie i przez całą zimę aż do wiosny. I można też dosypać w trakcie tego owsa, możemy dosypać też troszeczkę suszonej marchwi. To też tak ładnie wpływa na to oczyszczenie tych ptaków. No i już po takiej kuracji gołębie są gotowe do tego, żeby podjąć decyzję. Albo lecimy na sucho i nie puszczamy w pary i w lutym puszczamy po raz pierwszy gołębie do jajeczek, albo decydujemy się, że później puścimy gołąbki i będziemy wychowywać te młode i będziemy później je również rozsadzać przed lotami, żeby albo na obiegówkę, żeby nie zrzuciły nam drugiej lotki, żeby wytrzymały do końca lotów. Więc to już do samego sezonu gołębie są tak utrzymywane, żeby tą wagę, którą udało nam się zbić i ładnie je doprowadzić po tym owsie, utrzymać już do pierwszych treningów, do pierwszych lotów. A tak jak powiedziałem już, jak podejmiemy decyzję, jakim systemem lecimy i co chcemy ugrać, czy te pierwsze loty chcemy mieć 50 pierwszych, czy chcemy mieć 5 pierwszych, ale mieć maratony znowu wspaniałe, więc musimy to wszystko przemyśleć i wyważyć co i jak. Fajnie jest, jeżeli mamy możliwość puszczenia gołębi rocznych w pary. Czyli jeżeli zdecydujemy się na lotowanie tak na sucho, żeby tylko 2 razy mogły mieć jajka. Pierwsze to są w lutym, drugie to są przed lotami, w zależności kiedy pierwsze są loty konkursowe. To wtedy te roczniaki powinniśmy mieć w oddzielnym gołębniku, powinniśmy je puścić w pary. I roczne gołębie, tak jak u nas w tym roku, były w oddzielnym gołębniku, zostały puszczone w pary i od pierwszego lotu, może ten pierwsze 2 loty nie były najmocniejsze, ale później się pięknie rozbujały i mówię, do 12 lotu to była drużyna, która prowadziła w oddziele i wygrywała naprawdę praktycznie wszystko, tak? Także przychodzi potem ten marzec, jeżeli gołąbki już chowają młode, to wiadomo, musimy o nie zadbać, żeby tam wszystko miały.
No i przychodzi kwiecień. No, kwiecień jest najważniejszym momentem przygotowania gołębi do lotu. Dlaczego? Dlatego, że to, jak je w kwietniu przygotujemy, pokaże nam, jak będziemy odbijać te pierwsze loty. Przede wszystkim po całej zimie to musimy dotlenić gołębie, musimy je rozrzedzić troszeczkę krew, dotlenić, wzmocnić mięśnie przedramienia, przygotować je tak, żeby już wokół gołębnika będziemy widzieli, jak one się zachowują. Gołębie z treningu, z podlotu, z czegokolwiek, jeżeli widzimy, w którym momencie chętnie trenują, to wracając, mają nam zawirować nad gołębnikiem, mają pokazać, że się cieszą, wtedy wiemy, że dobrze je przygotowaliśmy. Czyli one przylatują z treningu, są świetne, zadowolone i tutaj wszystko gra. I w tym momencie od 2 tygodnie, 3 tygodnie przed lotami gołąbki zaczynają trenować, ale dostają też suplementy diety, które później w bardzo małych ilościach, które później są wdrażane w trakcie lotów. Czyli żeby ich organizm został przygotowany do tego, co będziemy od nich wymagać i czym będziemy im te braki uzupełniać. Bo wiadomą rzeczą jest, że gołąb jak przeleci 500 km, jeżeli nie dostanie żelaza, elektrolitów, aminokwasów i tak dalej, no to na kolejną 500 czy maraton się będzie nadawał. Więc powiedzmy, preferujecie to przygotowanie, te wywózki u Was częściej, a krótsze odległości, czy wozicie gołębie rzadziej, a dwa treningi dłuższe? Jak to wygląda przed sezonem u Was? Przed sezonem nie robimy takich dalekich wywózek, absolutnie nie. W trakcie sezonu potrafimy wywieźć na 80-90 km, ale też z podlotami nie należy przesadzać. Często hodowcy pytają, czy gołębie to gdzieś tam już były 200 km na jakimś treningu. No to chyba jest śmieszne, bo u nas gołębie w tygodniu, no powinny być gołębie w tygodniu minimum być 3 razy na treningu. Ale ja tu nieraz widzę takie wypowiedzi hodowców, że gołębie są jeszcze wywożone i trenowane w sobotę rano. U nas gołębie ostatni trening mają w piątek rano i to jest koniec. To jest trening, to jest wywózka czy oblot w koło domu? Jeżeli warunki pozwalają, to jest to wywózka. Jeżeli by warunki nie pozwalały, no to musi być trening wokół gołębnika, bo to zależy od pogody. I to jest ostatni ich trening. Już więcej nie latają, te gołąbki muszą odpoczywać. Tak samo w sobotę odpoczywają i w zależności od tego, jaka jest pogoda, no tak je karmimy. Jeżeli będzie bardzo taki, ale one już muszą być na tyle naładowane, że my już nie możemy gubić ich tego paliwa w sobotę, bo nie wiadomo jaki może być trening, bo czasami można się pomylić na treningu i gołębiom zorganizować trening, który będzie cięższy od lotu. Więc bo niespodzianki są różne, pogodowe, burzowe, także lepiej jest już zadbać o to, żeby na pewniaka włożyć w sobotę na ten, zakoszować gołębie, nie zmęczone, tylko przygotowane, bo nie wiadomo, co ich czeka na locie. Czyli Wasze gołębie, można tak powiedzieć, ostatnie karmienie mają poranne, czy po południu też karmicie jeszcze gołębie, gdzieś tam podsypujecie coś? Ale w jaki dzień? W piątek czy w sobotę? W sobotę. No są różne szkoły. Są tu różne szkoły. No bo skoro macie trzy drużyny... Mamy łatwiej, bo w trzech gołębnikach jedzą gołębie i tak można testować. Właśnie, i można testować, tak. I po prostu tak. To jest i wy już tutaj wiecie mniej więcej, jak to wygląda. W trzy drużyny, trzy sposoby karmienia. No w tym roku już nie będzie trzech drużyn. Chcemy się zmieścić w setce gołębi. Zrobimy w tej chwili już ostrą selekcję. Będą w sprzedaży również ptaki z konkursami, które młodsze gołębie muszą je zastąpić. Będziemy takie gołąbki sprzedawać, to też będą fajne ptaki i musimy zejść do bardzo małej ilości i wszystkich hodowców namawiam do tego. Produkty mamy bardzo drogie i chcąc kupić dobre produkty, to one drogo kosztują i mniejsza ilość gołębi pozwala na to, że jesteśmy w stanie je ogarnąć, przyjrzeć im się codziennie, a przy większej ilości mieliśmy w tym roku przykład, gdzie połączone te drużyny, tu część jeszcze gołębi nielotowanych, więc to nas gubiło, gołębie chętnie wracały też, ale wycinaliśmy się sobą. Swój swojego wyrzucał z konkursu, więc najlepiej gdyby to była 50, ale
nie może to przekroczyć 100 gołębi. To jest 100 gołębi to też jest za dużo na nasze oko. Gdzieś około 70 gołąbków to jest to do ogarnięcia wszystko, tak? Więc tu zachęcamy hodowcom, żeby robili selekcję, kupowali dobry materiał, zapoznali się z dobrą wiedzą i po prostu dobrze lotowali. No. A wyniki przyjdą same. No ja mówię, 50% jest hodowca, 50% jest wiedza. No. Daję przykład, no, od nas, kto nabył gołąbki, my staramy się pomóc, jeśli chodzi o tą wiedzę. Nawet robiłem chłopakom, którzy nie są w stanie wozić na treningi gołębie, powiedzmy raz tylko w tygodniu, to rozpisywałem im zupełnie inny troszkę program, bo wtedy trzeba mniej suplementacji dać, trzeba zupełnie inaczej poustawiać tą suplementację. Wiadomo, jest mniej mniejszy wysiłek, niepotrzebne jest tyle dokładnie tego wszystkiego tak, dla tych gołębi. Tak. Ale efekty są. W zeszłym roku też wziął kolega 30 młodych, zrobił mistrza oddziału. No ale stwierdził, że gdyby nie wiadomości, które uzyskał tutaj od nas, to nie miałby w ogóle o czym, nie miałby szans. No. Dopiero oczy mu się otworzyły, na czym polega hodowla, na czym polega lotowanie, na czym polega chodzenie przy tych gołąbkach i przyglądanie im się, czego tak naprawdę im potrzeba, w którym momencie. Nie? No jest takie powiedzenie, że ile włożysz, tyle ci tak, oddadzą. Nie? Tyle dokładnie tak. No tak i tu jeszcze musimy dodać do tych suplementów, do ten, że po prostu no, karma, musi być dobra karma. Tak, karma. Nieważne, czy to jest zima, czy to jest no, teraz najważniejszy okres pierzeniowy, ale u nas gołębie no, jedzą karmę, to można powiedzieć, z najwyższych. Powiedzmy, jest, trzymacie się jednej firmy, czy mieszacie karmy z kilku firm, czy lotowe, czy pierzeniowe karmy? Ogólnie trzymamy się no, Wersellagi. W tym roku dołożyliśmy Bayersa firmy, nie? Tak. Na dalekie ale to po prostu tak, przypuśćmy tam 25% tego Bayersa dołożyliśmy, no. Ale ogólnie firmą jest taką podstawową Wersellaga. Są to karmy mieszane, od początku tygodnia wiadomo jest inna karma, po powrocie z lotu też jest inna karma. Inaczej, od warunków lotu też na pewno jest inne karmienie, jeżeli lot pod wiatr, czy z mocno silnym bocznym wiatrem. Dokładnie tak. Z tym, że zawsze karmimy je na lot dobrze. Kombinujemy, żeby na lot wysłać gołębie tak średnio przygotowane, żeby ich nie przewiało. To jest nieporozumienie. Tak nie powinno się w ogóle robić, bo można wygubić gołębie, można je wytracić. Po prostu gołębie na lot muszą być bardzo dobrze przygotowane. Czy to jest krótki, czy jest daleki. Jeżeli przeleci, to musi mieć tyle paliwa, żeby miał siłę wrócić. I na to, i zazwyczaj tak jest, że do wieczora wszystko się melduje, mimo że ich gdzieś tam przegna po 300 km, one są w stanie wrócić. A gdybyśmy je słabo przygotowali tylko na styk, no to już byłby problem. Wiemy już, że karmicie dobrze, ale powiedzmy tak, dawkujecie tą karmę, czy u was gołębie są też na pełnym karmniku w tygodniu? Nie. Nigdy nie łyżkujemy. Znaczy, no tak można powiedzieć, no łyżkujemy. Dawkujemy, ale nie łyżkujemy. No tak jest. My im się przyglądamy. Po prostu na oko. Tak. Jeżeli stwierdzacie, że mają dosyć, czy gołębie zaczynają odchodzić od karmnika, tak. To jest ciężko takie do wytłumaczenia, no trzeba to wyczuć po prostu. Wyczuć. A polega to wyczucie, polega na tym, że przy żerniku co i rusz łapie się któregoś gołąbka w rękę. I wiemy. Niektóre to już są takie ptaki, że przyzwyczaiły się do tego łapania, ponieważ one są przeciętne i wiemy, że ten gołąb daje nam obraz na wszystkie gołębie. Prawda? Mm-hmm. Więc już niektóre albo tego nie lubią, albo się do tego przyzwyczajają. Ale bez brania gołębi w rękę, nie wiem, to łyżeczkowanie jest łyżeczkowaniem, ale będzie trudniejszy trening, będą trudniejsze jakieś, no to będzie wymagał więcej, więc trzeba go wziąć w rękę. No. Wiadomo, że gołębie są różnej budowy. Są większe gołębie, które potrzebuje to pół deko więcej zjeść. Tak. Są mniejsze, któremu to jest za dużo już. Co do tego przygotowania przed lotami, zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo istotnej sprawie, mianowicie o drogach oddechowych. Czyli my już w kwietniu, na początku kwietnia, to trzeba pozbyć się u gołębi tych wszystkich grzybów i udrożnić im drogi oddechowe. Bez udrożnienia dróg oddechowych możemy zapomnieć o jakichkolwiek wynikach, super wynikach w trakcie lotów konkursy. I czołowych konkursach. Drogi oddechowe, zarówno przeglądamy gołębie, czyli zaglądamy im do tych dróg oddechowych, używamy różnych tam kropli czasami do nosa, ale też działami musimy zadziałać drastycznie, czyli nawet podaniem antybiotyku czy jakichś zastrzyków, szczególnie w trakcie lotów gołębi młodych.
Więc tam trzy... Wróćmy jeszcze do lotów gołębi dorosłych, do młodych przejdziemy. Interesują nas badania. Jeździcie z gołębiami do badania, czy tak jak wspomnieliście, robicie kurację po prostu? Jeżeli trafi nam się gołąbek jakiś, który jest chory, to dla własnej ciekawości, takie jedziemy tutaj, mamy zarówno w Garwolinie, w Górze Kalwarii, mamy tutaj weterynarzy i robimy te badania, ale tak zazwyczaj nie mamy takiej potrzeby. Po kuracjach, jeżeli nic do gołębnika nie wprowadzamy nowych gołębi, to nie ma takiej potrzeby. Gołębie trenują dobrze. Antybiotykowe, jak zrobimy tą kurację owsową, to słabsze egzemplarze wyeliminujemy. Wiemy, które słabsze są egzemplarze, ponieważ one nie łapią wagi. I wtedy albo je usuwamy, sprzedajemy, bo czasami to są dobre lotniki, ale one już się wyczerpały, idą do rozpłodu, prawda? Albo idą do sprzedaży, no musi być też selekcja. Czyli po takiej kuracji gołębie, które nie trzymają wagi, coś z nimi jest... Nie tak, oczywiście. Zostają usunięte z hodowli, z drużyny. Tak, bynajmniej zostają usunięte z drużyny. Tej, która ma walczyć, prawda? Bo niekoniecznie z hodowli, bo czasami są to naprawdę wartościowe gołębie, które już, nie wiem, no, mają 4 lata, już nie nadążają za tymi gołąbkami, za swoimi dziećmi nie nadążają. Po prostu tak to się odbywa, nie? Bo nieraz ktoś mówi, no sprzedaje ktoś gołębie, ale sprzedaje się też ptaki dobre, które zastępuje się jeszcze lepszymi, w sensie dzieci tych gołąbków zaczynają super latać i starsze gołębie, no, już idą w odstawkę. No. Dziś mamy takie czasy, że gołębie roczne są w stanie wygrać, samiczki szczególnie, są w stanie wygrać wszystko. Jeżeli ktoś wie, jak je przygotować, rocznymi gołębiami można wygrywać. Więc tylko trzeba również mieć gołąbki takie, które świetnie sobie radzą, zarówno na kategorii A, jak i bo nie wszystkie jednak sobie radzą, jak i gołębie dalekodystansowe. Także tutaj... No ja myślę, że te gołębie z hodowli kolegów baranowskich dawają radę na wszystkich dystansach. Dają radę, te gołębie. To są wspaniałe gołębie, jeszcze raz chcielibyśmy im podziękować, bo dotrzymaliśmy od nich naprawdę wspaniały materiał. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Jak rozmawiam z kolegą Pawłem Baranowskim, to muszę powiedzieć, że to jest człowiek o niesamowitej wiedzy. Znikąd też to się nie bierze, ale każde słowo, które powie na temat przygotowania i tak dalej, jest bardzo wyważone i bardzo mądre. I wydaje mi się, że tam idzie w parze dobry materiał z dobrą wiedzą, po prostu. I tego się nie da ominąć. I ciężka praca. I ciężka praca. No i po waszych wynikach też widać, że to zaowocowało, tak? No właśnie, a więc zachęcamy hodowców, żeby no, zwrócili uwagę właśnie na wiedzę. Nie tylko kupowanie dobrego materiału, ale też wiedza, jeszcze raz wiedza, bo materiał kupimy, a wiedzę jest o wiele trudniej i ja zauważyłem, że hodowcy, ci co dobrze latają, jakoś nie chcą tej wiedzy przekazywać. No ja rozumiem, że można nie przekazać niuansów takich, bo są takie tajemnice, że tak powiem, które postawiają kropkę nad i, czyli jeżeli ten konkurs trwa 10 minut, no to te gołębie muszą mieć te wyprzedzenia 2 minuty, żeby być tym pierwszym. Ale tu chodzi też o to, żeby hodowcy od pierwszego do ostatniego lotu dobrze latali, żeby te gołębie, było tych gołębi na spisie dużo, żeby ta lista nie wyglądała tak, że pierwszy lot to jest 5000, a ostatni lot to jest 500 gołębi. I tu jest właśnie, w tym jest rzecz, że hodowców należy im podpowiadać i należy pomagać w tej kwestii, nie? Także powiedzmy, że tutaj teraz więcej wiedzy tutaj od kolegów możemy nabyć razem z kupnem ich ptaków, że tak powiem. No tak to wygląda, bo dla nas, jeżeli ktoś kupi od nas gołąbki i te gołębki, jeżeli ktoś by powiedział, że te gołębie u niego nie lecą, to jest to niemożliwe, bo one muszą latać. Ale one muszą dostać wszystko to, co dostają u nas w gołębniku. Czyli jeżeli będą tak prowadzone, albo bardzo podobnie, jeżeli będą dostawać te suplementacje, one muszą latać. To nie ma takiej opcji, żeby nie latały. No bynajmniej na te przykłady, które mam, gdzie hodowcy od nas nabyli, to wszyscy lecą. Wszyscy latają i wyniki mają naprawdę bardzo dobre. Ale
dwie rzeczy idą w parze. Idzie gołąb, czyli dobre ptaki i wiedza. Bez tej wiedzy też tutaj nie przeskoczymy. Tak? Także zachęcamy hodowców do brania udziału w aukcjach tutaj gołąbków z tej hodowli na portalu supergołąb.pl. A my teraz przeniesiemy się do gołębnika gołębi młodych i kilka słów jeszcze o gołębiach rozpłodowych. Ok, teraz znajdujemy się w gołębniku gołębi młodych. No rzeczywiście, jak tutaj koledzy wspomnieli, jest bardzo kolorowo pod względem umaszczenia tych ptaków. Są to gołębie z pierwszego lęgu, drugiego i trzeciego pomieszane? Drugi i trzeci lęg. Drugi i trzeci lęg. A z pierwszego lęgu nie mieliście gołębi? Pierwszy lęg został sprzedany ogólnie. Także u nas mogą go sobie hodowcy kupić też z pierwszego lęgu po naszych lotowych gołąbkach. Wygraliśmy mistrzostwo oddziału i pięknie gołąbkami z trzeciego lęgu, więc i one też już się tu pięknie pierzą. Chciałbym zwrócić uwagę też hodowcom, żeby nie przejmowali się tym, jeżeli gołąb nie spierzy się i nie zrzuci 3-4 lotek. U nas czołowe konkursy gołębie roczne robiły te, które były niespierzone do końca. Więc to w lotach gołębiom nie przeszkadza. Gorzej jest, jak gołąb młody zostawi jedną lotkę. Wówczas może nam zrobić niespodziankę, zrzucić ją w trakcie lotów. Ale jeżeli ma 3-4 lotki niezrzucone, to w niczym to nie przeszkadza w trakcie lotów. No, są gołąbki, dają sobie świetnie radę. Popatrzmy to, jak wygląda. Tu jest na korytarzu siatka. Wentylacja, okna rozsuwane, wyjście na wolierki. Także dopływ powietrza jest, tutaj też również okno. No i jeszcze musimy powiedzieć, że w każdym gołębniku są te właśnie podgrzewane tak, panele, które na suficie. Tak, które w deszczowych warunkach po prostu nam tutaj pomagają ptakom. No wiadomo, w gołębnikach takich ogrodowych wilgoć jest. Ale jeżeli ktoś nie ma paneli, po prostu co robimy? Wkładamy zwykłą farelkę i tuż na noc osuszamy gołębnik, to też da nam dobre rezultaty. Nie gorsze od tych, tyle że trzeba tego przypilnować. I trzeba przy farelce spać, żeby się gołębnik nie spalił. Żeby się gołębnik nie spalił. Więc no tak to wygląda. Więc Także tutaj z jakichś nowości w prowadzeniu hodowli gołębi młodych, no też obserwacja, zdrowie. To znaczy tak, gołębie młode rządzą się zupełnie innymi prawami i lotowaniem niż gołębie stare. W gołębiach młodych to dbanie, żeby nie dostały tego adeno i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest mnóstwo problemów z gołębiami młodymi. To jest dosyć takie, można powiedzieć, uciążliwe, no ale niektórzy uwielbiają lotować tymi gołębiami. No tych lotów jest niewiele, trzeba je dobrze przygotowywać i co? No i motywacja u gołębi młodych jest zupełnie, sposób motywowania tych gołębi jest zupełnie inny niż gołębi dorosłych. Gołębie młode możemy motywować i motywujemy tylko i wyłącznie karmą, jakimś konopiem, podsypywaniem z treningu, kombinacjami. Możemy je tak nauczyć, że one po prostu, no u nas w tym roku z lotów tam powiedzmy siadało 30 na raz, odbijało się po 7-8 w jednej sekundzie, nie? Powiedzmy, że to jest o tej motywacji tą karmą, mówimy tak. O gołębiach wiosennych, niespierzonych gdzieś tam, niezaciemnianych. Tak, niezaciemnianych, gdzie dokładnie. Gdzie są tak. Hodowle, tak, które tak, grają tak. Już zaciemnianymi gołębiami młodymi. No to już młodymi. Jest inna bajka. To już jest metody wdowieństwa. O to właśnie chodzi, tak. Ale czy do końca, hodowli... czy do końca jest to dobre, bo my tak naprawdę, no co, no gramy tymi gołębiami młodymi, ale nam zależy na tym materiale potem na wiosnę jako roczne. Więc tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy okazji wypróbować tych gołębi z przyciemnianych gołębników i wrzucić je do konkretnego lotowania w roku następnym jako roczne. W przyszłym sezonie zrobimy próbę i zrobimy przyciemnimy gołębniki i zobaczymy, jak one sobie będą dawać radę, bo gołębie z normalnego lotowania świetnie, nawet jak się nie dopierzą, świetnie sobie radzą jako roczne. Ja nie lotowałem jeszcze gołąbkami przyciemnianych gołębników. Nie wiem jak takiego, nie wiem czy kolega to też chyba nie latał. Nie wiemy jak będzie nam to szło.
spróbujemy w tym roku. Bardzo chętnie podzielimy się informacjami i powiemy, co jest lepsze, czy lotowanie z przyciemnianymi gołębnikami, czy lotowanie w zwykły sposób, bo czasami można sobie odpuścić ci, co chcą bardzo dobrze latać gołębiami dorosłymi, więc być może lepsze jest zwykłe lotowanie, zwykłe przygotowywanie. Będziemy was tutaj obserwować i powiedzmy, że w ciągu 2 lat okaże się, jak to wygląda, jak polecą no dalej właśnie te gołębie młode z przyciemnianego gołębnika. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że, bo często słyszę opinię, że te gołębie źle się sprawują jako gołębie roczne i potem jako gołębie stare, ale też w to tak do końca nie wierzę, bo jak jest dobry gołąb i dobry hodowca i będzie wiedział, co z tym zrobić, no to da sobie hodowli radę. Belgijskich czy za granicą nawet, no jednak przyciemnia te młode, grają na te młode. Później te młode też tam jako roczne też biorą udział w tych lotach, tylko u nich jest trochę inny sposób lotowania, nie na wszystkie loty, wybrane loty, także no nie można w zupełności w 100% stwierdzić, że to już jest to, tak? No dokładnie tak, dokładnie tak. Ale młode gołębie są podstawą lotowania w następnym roku, więc trzeba o nie dbać i trzeba mieć w każdym roku ileś zaoszczędzonych takich gołąbków. No u nas lotujemy, no lotujemy do bólu, muszą się wykazywać, muszą dochodzić, jesteśmy w trudnych, tutaj w trudnym rejonie centralna Polska, więc jak gołębie nie dochodzą, to ich nie ma, no po prostu. Muszą być zawzięte, muszą być uparte, więc no cóż, no. Czyli tak jak widzimy w waszej hodowli, można powiedzieć, nie z grzybka, a z regału, też oczywiście Hermesa z taśmami, żeby tutaj szybciej to wszystko posprzątać i łatwiej było. Gołąbki niezaciemnione bardzo dobrze też się spisują. Tak, pięknie się spierzą. Będą na pewno te z trzeciego lęgu. Będą jakieś sztuki, po trzy lotki będą miały niezrzucone, ale one będą możliwe, że będą lepiej latać jeszcze od tych. Proszę bardzo, jest ciemna samiczka tamta z trzeciego lęgu, najlepsza lotniczka oddziału. Najciekawsze jest to, że ona ma jeszcze 4 chyba czy 5 lotek do zrzucenia. To jest trzeci lęg. Najlepsza lotniczka oddziału. No i rywalizowaliśmy z kolegami, którzy przyciemniają gołębiki. I te gołębie też były na tym locie okręgowym. Cztery lotki ma jeszcze do zrzucenia, ale bardzo szybko. Te gołębie, które myśmy je przycisnęli troszeczkę na treningach, jeśli chodzi o lotowanie, bo taki trzeci lęk, to one praktycznie poszły od razu, wyszły na dach i za 2 tygodnie poszły na lot. Więc przycisnęliśmy je, one miały na ostatni lot konkursowy oddziałowy, niektóre miały jedną lotkę zrzuconą tylko. Powiedzmy, że tak, no bo tak jak wspomniałeś wcześniej, loty gołębi dorosłych, a młodych rządzą się innym prawem. Zupełnie. Jak prowadzicie gołębie młode? Już w czasie sezonu nawet, też są bardzo częste wywózki? Jeśli chodzi o gołębie młode, to bardziej preferujemy wywóz gołębi młodych na wieczorne podloty niż te poranne. Dla tą szybkość wyrabia się jednak na wieczornych treningach. Ale gołębie młode no muszą być trenowane. Więcej niż gołębie. W tym roku te wieczorne treningi takie dziwne były z początkiem, bo niechętne te gołębie, zresztą my mieliśmy gołębie późne, więc nie możemy powiedzieć ku naszemu zdziwieniu, bo mieliśmy w ogóle tak rezygnować z tych gołębi młodych. Myśmy zaczęli treningi 10 dni przed lotami gołębi młodych i z pierwszego lotu najlepiej odbiliśmy. Nie wiem, jak to się w ogóle wydarzyło, jak to się stało, bo też mieliśmy pierwszy rok, nie zaszczepiliśmy, bo tak to sprowadzamy od adeno taką szczepionkę, pierwszy rok nie zaszczepiliśmy i mieliśmy adeno. Ale bardzo szybko się z tym uwinęliśmy, więc 10 dni przed lotami praktycznie, one były ze 6 razy na treningu przed tym lotem, albo no, nie było to, wcale nie były dużo trenowane. Także pierwszy rok. Przed sezonem szczepicie również gołębie przeciwko paramyksowi rozie? Czy... Tak. Nie, no to jest podstawa i zachęcam wszystkich kolegów, szczepcie gołębie w trzecim tygodniu w gnieździe. To jest niesamowita zaleta, ponieważ gołębie nic nie w ogóle nie przechorowują. Jest naprawdę rewelacyjnie.
nie czekać do któregoś momentu, bo nie wiadomo skąd weźmie się ta paramyksowiroza i wyłoży nam całe stado. Więc szczepić w gnieździe gołębie młode. I już po odsadzeniu mamy zdrowiutkie, wesołe gołąbki. Raz szczepicie gołębie, czy dwa razy? Jeżeli szczepionką, my w tym roku szczepiliśmy dwa razy kolumbem. Teraz na jesieni dostaliśmy jakąś taką szczepionkę trzyskładnikową. Wypróbowaliśmy ją, możemy ją hodowcom pokazać, jak ona wygląda. Wypróbowaliśmy ją. Były hodowce szczepione. Tak, były szczepione i to jest szczepionka od paramyxo, od adeno i od herpes wirozy. I to jest ciekawostka taka, że no nic się od tamtej pory nie dzieje z tymi gołąbkami młodymi. Ani one, akurat te, które były szczepione, nie pokazała im się herpes wiroza, nie pokazała im się adeno, nic, nic. Więc w przyszłym roku zaczniemy te młode, będziemy, i to jest jednorazowe szczepienie. Więc tak to wygląda, bo trzeba zwrócić uwagę na tą herpes wirozę. Dlaczego? Bo my czasami mamy to uzawienie, takie puchnięcie oka. I wszyscy mówią, że to mamy tutaj... Tak, w tym roku to w dużo regionach Polski się to pokazało, tak, bardzo obficie. Tak, ale to nie jest ornitoza. To jest jakby pozostałość po herpeswirozie. I my możemy podawać im antybiotyki, cuda, i to nie znika. A potem dopiero zaczyna się znikać po 7 dniach z oczu gołębią. Więc być może warto te herpeswirozy zaszczepić, żeby właśnie uniknąć takich powikłań. Bo gołąb jednak tą herpeswirozę musi przechorować w życiu, albo będzie od niej zaszczepiony, albo ją przechorowuje każdy ptak. Więc w tym przypadku zobaczymy, jak ta szczepionka nam się tutaj sprawdzi. Do tej pory jest wszystko w porządku, także też możemy tutaj pokazać, jak wygląda ta szczepionka. To za chwilę ją pokażemy, tak. A teraz już nie będziemy ich stresować, idziemy dalej na gołębniki rozpłodowe. Teraz idziemy, może tak jak wcześniej wspomnieliśmy, nie do gołębnika rozpłodowego, bo jednak tu gołębników rozpłodowych na tej posesji nie ma, ale teraz przeniesiemy się, jak to tutaj kolega Mariusz mówi, żeby nie pokazywać, bo to jest inna bajka, tak? Stary gołębnik, możemy popatrzeć, ale większość hodowców czy hodowli taki ma gołębnik. On nie musi mieć cel na rusztach, ale jest funkcjonalny i to właśnie z tego gołębnika gołębie wygrały to mistrzostwo okręgu na dalekim dystansie czy tych lotów maratońskich, tak? To jest ten gołębnik, który był przeniesiony. Także możemy pokazać, jak tutaj wygląda. Tam były ładne, piękne gołębniki z celami Hermesa, a tutaj są piękne gołębie, które zrobiły ten wynik. A tu się jeden gołąbek sam zamknął. Powiedzmy teraz, Mariusz, w jaki sposób te gołębie tutaj były przygotowane? No te tutaj gołąbki to były troszkę inaczej, bo one tak chowały młode na wiosnę. No i dopuszczone były do drugich jaj zniesienia, nie? Żeby ta forma jednak im przyszła troszkę później. No i to zaowocowało, no mówię, z tych lotów dalekich, no bardzo ładnie sobie radziły. No i zaznaczę jeszcze raz, że no mówię, one są przeniesione, pierwszy rok te gołąbki, nie? To tak aż nie do wiary, ale po prostu podołały i... No i są, no. Z 50 przeniesionych tych gołąbków zostało ich 38, 12 się zagubiło, no. Po pełnym programie lotów. Po pełnym programie lotów, tak. No. Także widzimy, sukces też jest bardzo duży. No są tu twardziele te gołębie, bo to są twarde gołębie, no które... mówię, przy drugim maratonie, ciężkim takim locie, no był taki jeszcze nawet przypadek, że wsiadły trzy na raz, no i nie były tam, bo to takie szpicowe, był chyba drugi, trzeci i czwarty na oddział ten gołąb, no. Druga na oddział, trzeci, czwarty i piąty, tak, bo pierwsza była ta szala. Ta szala, którą mówię, tak, przypadkowo lotowałem, i ona ta, co jest... z czterech została jedna. Tak. Która się okazuje, że jest po olimpijczykach. Wnuczką olimpijczyków. Dobra, także nie będziemy ich tu stresować już, tych gołąbków. Widzimy. Oj, uwaga na głowy, bo to jest taka, wiesz. Tu jakby złodziej, to by dostał głowę. Tak, także możemy jeszcze rzucić okiem, jak to wszystko wygląda.
te podesty, jak tutaj koledzy mają zrobione, siatki, które pokrywają dach, żeby... Z grupami to tylko po tych deskach biegną do wlotu. Także to też jest na pewno jakieś ułatwienie. Czyli co, my już na dziś kończymy relację. Dziękujemy hodowcom za cierpliwość, że mogli nas tutaj wysłuchać, ale myślę, że też... Ja myślę, że coś się wywnioskują tutaj z tego materiału. My będziemy tutaj obserwować tą hodowlę. Na pewno już dzisiaj mogę powiedzieć, że na przyszły rok odwiedzimy ich tutaj na którymś z przylotów. Będziemy chcieli zobaczyć, jak to siada 40 czy 50 gołębi naraz, czy pierwszych na lot. No i co? Zachęcamy wszystkich do udziału w licytacji i braniu w aukcji supergołąb.pl. Zapraszamy. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dobry lot. Dobry lot.